System operacyjny bez aplikacji bardzo szybko odstraszy użytkowników. Wiele dużych firm po drodze rozwoju rynku mobilnego miało z tym problem. Z perspektywy czasu błyskawicznie musieli wycofać się z podboju serc klientów. Tym sposobem dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że zapanowała stagnacja. Moglibyśmy, gdyby nie Huawei, który ambitnie rozwija swój ekosystem z autorskimi usługami Huawei Mobile Services i platformą HarmonyOS. Weźmy na warsztat właśnie system operacyjny. Dzisiaj zdobywa on popularność między innymi na smartfatkach Huawei Watch 3 i jego sklep z aplikacjami cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kluczowe polskie firmy widzą potrzebę pokazania się na HarmonyOS. Bez odpowiednio dużego zasobu aplikacji w App Gallery Huawei nie mogłoby mówić o sukcesie swojej platformy. Trzeba oddać firmie, że rozsądnie podeszła do tematu. Wszelkie akcje i promocje, które są tworzone w ramach jednego ekosystemu, docierają zarówno do klientów, jak i wydawców. W ten sposób Huawei pokazuje, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju współpracę, które przekładają się na pozytywny odbiór wśród kluczowych interesariuszy. Świetnym przykładem jest promocja powstała z Epic Music, w ramach której po zakupie jednego ze smartfatchy Huawei Watch 3 otrzymamy bezpłatnie roczny dostęp do usługi strumieniowania muzyki. Kolejny punkt, za który trzeba pochwalić Huawei, odnosi się do samego doboru aplikacji. Liczba dostępnych pozycji w App Gallery niewątpliwie jest istotna, ale musi ona iść w parze z jakością i faktycznymi potrzebami użytkowników. Tym sposobem na HarmonyOS nie znajdziemy propozycji od losowych wydawców. Huawei przede wszystkim zależy na tym, aby aplikacje, które pojawiają się w ich sklepie, były dostosowane do odbiorców. Dlatego kluczowymi dostawcami są najlepsze firmy z naszego podwórka. To dostęp do lokalnych aplikacji jest ważny, a nie ogromne liczby zdobywane poza Polską. Użytkownicy mają w czym wybierać, od prostych gier, przez zamawianie taksówek, kończąc na słuchaniu muzyki i radia. Mimo że seria Huawei Watch 3 z HarmonyOS zadebiutowała w naszym kraju w tym roku, to już dzisiaj możemy wymieniać wiele interesujących aplikacji, które dostępne są w App Gallery. Wspomniałem już o Epic Music, czyli platformie do słuchania muzyki, online i offline, bez potrzeby noszenia ze sobą smartfona. Bez telefonu możemy także wybrać się na zakupy i mieć ze sobą listę potrzebnych produktów przygotowaną w Listonik, a więc jednym z najpopularniejszych programów w swojej kategorii. Przed wyjściem powinniśmy się upewnić, jak aktualnie wygląda jakość powietrza w naszej okolicy, więc do pomocy zgłasza się Early. Jeśli mamy daleko do sklepu, to zamówmy taksówkę. Podróż na bieżąco będziemy monitorować z pomocą aplikacji na zegarek od iTaxi. W przypadku, gdy nie znamy okolicy, to pomocna okaże się Automapa, czyli marka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jak zająć czas w podróży? Oczywiście możemy posłuchać muzyki przez wspomniane już Epic Music, ale nie brakuje także stacji radiowych i tu wybór jest szeroki w ramach aplikacji Replyo, ale także za sprawą Antyradio i Radio Z. Wolicie podcasty? W takim razie skorzystajcie z Podcast Go. Nie brakuje także prostych gier i narzędzi od ExaMobile. Bardzo obiecujący początek drogi nowej platformy Huawei. Jak sami mogliście się przekonać, lista przykładowych aplikacji dostępnych w App Gallery na smartfatkach Huawei Watch 3 robi wrażenie. Przede wszystkim jest ona na tyle różnorodna i dostosowana do naszych potrzeb, że nie teoretyzujemy, a mówimy o praktycznych zastosowaniach. W drodze są kolejne tytuły, które idą dokładnie tym samym torem. Dlatego warto być na bieżąco z poszczególnymi aktualizacjami. Co jeszcze jest niesamowicie ważne, to fakt, że HarmonyOS i App Gallery rozwijają się właśnie dla Was, więc każda opinia ma znaczenie. Zobacz też, smartwatch na prezent to bardzo dobry i uniwersalny pomysł. Tym sposobem na koniec mam do Was bardzo proste pytanie. Z jakich aplikacji Wy najchętniej korzystacie lub chcielibyście korzystać na smartfatchach Huawei? Bardziej stawiacie na rozrywkę, użyteczność, a może zupełnie coś innego? Podzielcie się swoimi propozycjami w komentarzach. Kto wie, może wymieniona przez Was aplikacja już zmierza do App Gallery? Materiał zawiera lokowanie produktu.